Taki zdolny, a taki leniwy, panie. Jakby się lepiej uczył, to byłby najlepszy w szkole. Z pewnością mnóstwo dzieci to słyszało. Pewnie wy też kiedyś słyszeliście, że jesteście tacy fajni, ale tacy leniwi. No przynajmniej ja tak słyszałem. I dzisiaj na pewno wiele osób w szkole to usłyszy. I faktem jest, że człowiek z wiekiem zaczyna się nad tym zastanawiać, czy on rzeczywiście jest taki zdolny, czy on rzeczywiście jest taki leniwy. I ja się nigdy nie uważałem za leniwego. Chociaż często mam takie odruchy, że można by pomyśleć, że aleście by leniuch. Prawda jest jednak taka, że człowiek z wiekiem zaczyna dopiero rozumieć, czemu pewnych rzeczy nie robi, mimo że są, no nie wiem, powinien na przykład według otoczenia, czy według tych, co tego tak pięknie oceniają. A faktem jest, że to nie jest kwestia lenistwa, tylko kwestia rozumienia lub nierozumienia priorytetów, ustalenia ich, bądź ich nieustalenia i na koniec dnia posiadania lub nieposiadania jakiegoś celu. Bo to, że czegoś nie robisz, to przeważnie oznacza, że ty wcale nie czujesz, że ty musisz. Że ty wcale nie czujesz, że to ma sens, że ty wcale nie czujesz potrzebę. To nie jest kwestia twojego lenistwa, tego typu, że wiesz, że jak nie przesuniesz tego switcha, to zawali ci świat. To jest bardziej na zasadzie tego, że ty wiesz, że jak nie przesuniesz tego switcha, to ten świat się nie zawali, tylko ewentualnie coś tam będzie sprzątnięte i ostatecznie tego nie robisz. Jest tu oczywiście jeszcze kwestia odpowiedzialności i takiej prywatnej, życiowej i takiej społecznej, nie? Że pewne rzeczy trzeba zrobić, bo inni na ciebie liczą. Ale to jest jakby osobna kwestia. To jest temat, których często jakby dajemy ciała, a ten, który się jednak za nami ciągnie i który często nam wbija się do głowy już od najmłodszych lat, to jest taki, że my jesteśmy po prostu leniwi. Podczas kiedy nikt przez cały ten czas nie pokazał nam, co jest, co powinno być, co mogłoby być dla nas celem do osiągania pewnych rzeczy. Na przykład, dlaczego człowiek za młodych lat nie uczy się grać na pianinie i potem w starszym wieku żałuje? Bo w starszym wieku brakuje mu tej umiejętności, brakuje mu tego poczucia, że potrafi, brakuje mu tej radości i tego czegoś. A za młodu czym mu się to kojarzy? Nie tego, że może sam dla siebie coś zagrać. Nie po tego, że może zagrać coś dla swojej ukochanej, tylko bardziej na zasadzie takiej, że ucz się grać. Siedź i graj te menuety. Napieraj te etiudy. Ćwicz te palcowania tych, kurde, dziwnych dźwięków, które nie brzmią nawet dobrze. Wszystko jest kwestia tego, żeby umieć sobie lub komuś innemu przedstawić prawdziwą wartość. Tą wartość, dla której rzeczywiście warto się wysilić. I wtedy nie ma mowy o lenistwie. Wtedy albo czegoś chcesz, albo czegoś nie chcesz. Nie zrzucajmy winy na lenistwo za to, że czegoś tam nie robimy w życiu. Zrzućmy tą winę na to, że my po prostu wcale nam nie zależy. O wiele łatwiej sobie z czymś poradzić, kiedy zarzucisz sam sobie, ej, nie zależy ci po prostu. Niż kiedy sobie zrzucasz, a bo ty to jesteś taki leniuszek. To leniuchowanie jest taka prosta wymówka, taki łatwy odskok i odrzucenie tego, że lenistwo, pokona się lenistwo, cały naród walczy z lenistwem, ja też, o jasne, my jesteśmy biedni. O, ja tam jesteście biedni. Nie jesteście biedni, nie jesteśmy biedni, ja też mam często takie akcje. Grunt to wiedzieć, kiedy się spiąć, nad czym się spiąć i jeżeli nie potrafisz się spiąć nad czymś, to zastanów się, czy ci naprawdę na tym zależy. Bo kiedy ci na czymś zależy, to to robisz. Tak jak potrzebujesz iść do kibla, to idziesz do kibla, a nie mówisz sobie, poszedłbym, ale może jutro jeszcze serial obejrzę. Nie, idziesz po prostu, nie? Tyle. Nie jesteśmy leniami. Tyle wam chciałem powiedzieć. Po prostu mamy popaprane, często nieustalone dobrze priorytety w życiu. Czas to zmienić.